Siemanko, witam was na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam, jak karmię papugi podczas lęków. Oraz tam opowiem kilka fajnych ciekawostek, bo mam kilka pomysłów na udoskonalenie woliery, więc na pewno będą, mam nadzieję, że te pomysły ciekawe i być może niektóre wprowadzicie w swoich hodowlach. Tutaj na tym planie mamy po lewo samczyka białogłowego. Jest to syn po Arturku. I po prawej stronie jest samiczka lupino perłowe. Samiczka jest też mojego wychowu, więc jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dodam, że samiczka jest naprawdę dosyć sporej budowy i spodziewam się po tej parze naprawdę fajnych, sporych papug, ale to nie o tym. Przejdźmy do meritum. To jest mój kącik. Ja sobie przejdę z tej strony. Słuchajcie, tutaj mamy pokarm. To jest soft food dla papug, które w tej chwili nie mają jeszcze jajek. Czyli to jest pokarm, który ma dosyć wysokobiałkowy, który ma pobudzić te papugi do lęków. Znajduje się tutaj między innymi pokarm jajeczny, kiełki, suszone robale typu krewetka, kiełz, larwy mącznika. Mamy tutaj jeszcze oprócz tego różne zioła. Mamy tutaj poniopady i to jest posypane, ta porcja jest posypana mieszanką z Brucellolagi, znaczy minerałami, można powiedzieć, OptiBread, służącym na lepszemu za stymulowaniu papug do lęku. I to, tak jak mówiłem, to jest podawane papugom, które jajek nie mają i oczekują na rozpoczęcie lęków. Natomiast drugiej mieszanki nie mam akurat, bo się skończyła. Ale druga mieszanka jest dla papug, które składają jajka. I są tam kiełki, poniopady. Jest tam dodatkowo Calcilux z Brucellolagi, wapno. No bo wiadomo, że jak papuga składa jajka, to zapotrzebowanie na wapno wzrasta. I tak te papugi karmię. Co drugi dzień podaję do tego jeszcze w obu przypadkach warzywa i owoce. Bardzo mocno posiekane, wszystko jest to zmieszane w, powiedzmy, w tym soft foodzie. A jak nie podaję warzyw i owoców, to podaję zamiennie jakieś zielonki. Jakiś mlecz, jakaś babka. Co tu jeszcze można powiedzieć? Czasem, jak na ogródku jest burak, to podaje bocinkę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakieś zielone, fajne rzeczy, które papugom mogą się przysłużyć. I co? Przejdziemy może dalej. I ogólnie, zobaczcie, jeśli chodzi o nimfy, to tutaj, powiedzmy, jako takiego burdelu nie ma. No wiadomo, też czysto nie jest, bo każdy widzi, że tutaj są po prostu łupinki po ziarnie. Ale jeżeli przejdziemy do czarnych rudosterek, zobaczcie, co tu się dzieje. Jest pełno syfu, rudosterki i tutaj dodatkowo trocinę, bo cały ja nie zrobiłem budki na czas. Ogólnie ta para kopulowała dzisiaj. O, ta tutaj, para Pineapple. Więc możliwe, że niedługo pojawią się jajka. Oczywiście żadna para rudosterek jeszcze u mnie jajek nie ma. Michy praktycznie wszystkie jajka mają, oprócz pary mojej z tamtego roku, o, która się schowała do budki. O, wyleciała samczyk kobalt i samiczka zielony, znaczy aqua opalin. I zobaczcie, i wszystkie michy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu budkach mają jajka. Bardzo dużo budek z nimfami te jajka ma. Tutaj między innymi budka numer 15. Tutaj były jajka.
czyli ta para, która były dwie samiczki. I tutaj przełożyłem tą drugą samiczkę, dałem jej partnera tamtego. Zobaczcie, a tu jest samiczka. No, nie ma pestrości, bo pod światło, ale też jest samiczka i tak by to wyglądało. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten mój pomysł, to jest taki, że natknąłem się jakiś czas temu na producenta szuflad plastikowych na wymiar. Ja podaję wymiar, a ta osoba robi szufladę z plastiku zgodnie z moim wymiarem. I chciałem dać tutaj szuflady na całą tutaj szerokość, a na długość powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, 50 cm na przykład, kodowo, nie? I wtedy papugi śmieciłyby do szuflad. Ja wtedy te szuflady, otwieram te drzwiczki, wyciągam szuflady, kątami jestem zadowolony. W przypadku nimf, tak jakby nie mam żadnych obiekcji co do tego pomysłu. Boję się trochę, że te szuflady plastikowe mogą zostać raz dwa zjedzone przez rudosterki, więc się zastanawiam. Kolejnym pomysłem, na który wpadłem, jest przygotowanie sobie wózka takiego kelnerskiego, nazwijmy to, na którym będę miał wszystkie rzeczy do karmienia papug, czyli jedzenie, jakieś wiaderko na stare ziarno, wiaderko na wodę, którą wlewam i tak dalej, i tak dalej. I bym sobie po prostu to przez całą wolierę prowadził i bym sobie klatka po klatce sprzątał. W tej chwili wszystko kładę po tej lewej stronie, ale tutaj będą niedługo drzwiczki, więc ten mój pomysł po prostu przestanie istnieć, więc taki wózek na pewno mi w moim wypadku, gdzie mam te woliery tak poukładane, że są jedna obok drugiej, na pewno mi się sprawdzi i na pewno pomyślę o tym, żeby jak najszybciej to wprowadzić. No oprócz tego, wiadomo, proso, od czasu do czasu rzucę papugom. Kończą mi się witaminy, które kupiłem już 2 lata temu chyba. Carnivit, Optimin i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wypadku zastanawiam się, czy to będę kupował, czy nie. Przez ten rok podawałem, bo musiałem to skończyć, żeby się po prostu nie zepsuło. Jednak nie wiem, nie mam zdania jeszcze do końca, czy te witaminy naprawdę się tak mega sprawdzają. Zobaczcie, ja po tym papugom leję pół pojemnika. Ten pojemnik ma około 500 ml. Leję go pół i praktycznie na drugi dzień tyle samo wylewam. Więc te papugi naprawdę bardzo mało korzystają z tego, a ja to wylewam, więc w przypadku takim, jak ogarniam te papugi codziennie, czyli codziennie je karmię, codziennie daję im wodę, to wydaje mi się, że to u mnie się witaminy do wody się nie sprawdzają. Bardziej mi się sprawdzają witaminy, które mogę podawać w pokarmie miękkim. A tutaj mamy, może taką rudosterkę, która wcina mniszka, rozwala kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Tam pod liściami jest softwood. Więc tak by to wyglądało. Jutro jest sobota, więc trochę pracy mi czeka. W końcu mam zamiar zająć się tą stroną. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czekamy na młode. Za kilka dni młode rudosterki powinny się kluć. Więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało. O. Piękna rudosterka. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Dajcie znać, jak wy karmicie papugi podczas lęgów, jak to u was wygląda i jestem ciekawy. Być może coś będę mógł wprowadzić do siebie. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!